powolutku zaczynamy. Jacek, witamy ten legendarny, zapowiadany zapowiedziami wywiad. No i zgodnie z obietnicą widzimy się we Wrocławiu. Tak, zgodnie z obietnicą jestem znowu we Wrocławiu jak co tydzień. Nie myślałeś? Tak myślałem. Już? Ale już coś konkretniejszego jest w planach, czy jeszcze nie? Myślałem o tym już w zeszłym roku i znowu zaczynam o tym myśleć. Jakaś kawalereczka taka, wiesz, no, nie byłby to głupi pomysł. Żebyśmy mieli jakieś swoje takie lokum, wiesz, którego nie trzeba wychodzić o godzinie tam 14 czy tam 12, wiesz, doba się kończy. Kiedy widzieliśmy się ostatnim razem, mieliśmy wtedy rozmawiać o poprzedniej płycie, a tak naprawdę większość naszej rozmowy pamiętnej Yenga Boys wyszła już o Carmagedonie, gdzie no jeszcze sporo przed premierą płyty tak naprawdę miałeś już cały koncept tej płyty w głowie, ona była napisana. Jak jest teraz? Czy wiesz, czy jeszcze jesteś skupiony na Carmagedonie, że tak naprawdę już wiesz co będzie dalej? Nie wiem co będzie dalej i celowo staram się o tym nie myśleć i jeszcze nawet wypieram te myśli z siebie, żeby nie myśleć o tym, co będzie dalej. Skupić się na tym, co jest teraz i jeszcze się tym ekscytować dalej. No właśnie, no ta ekscytacja Carmagedonem, no możemy zacząć na wstępie wywiadu. No, jedyneczka na Olisie, można pogratulować i to po jednym dniu. Czy możesz zdradzić, jak w ogóle wyglądają te liczby? Czy tam, wiesz, jakieś złoto już się powoli kręci? Czy jeszcze złota na pewno nie ma, ale myślę, że jest blisko. A liczb konkretnych nie znam naprawdę. No bo poprzednie płyty docierały do tych, wiesz, do tych magicznych cyferek dość długo, nie? Tutaj stało się to bardziej dużo szybciej. Co było różnicą? No, Skryt docierała długo, no i nie dotarła. Captain jakoś też chyba tak bardzo długo nie docierał. Chociaż cholera, nie pamiętam. A Vanilla Ice Blood chyba całkiem szybko złota. Z tego co pamiętam, z miesiąc, tam dwa. Stary, nie wiem co się stało, tak naprawdę. No mówisz, to się sam powiedzieć, w jeden dzień się wydarzyło i tak naprawdę wiesz, preorderem, a drugie tyle sprzedało się w pierwszego dnia, nie? Powiedz mi, to co na pewno się zmieniło według mnie, pamiętam, że często cię w wywiadach o to pytałem, co się stało, że trochę spuściłeś z tonu, jeśli chodzi o promocję płyt. Gdzieś tam cię w ostatniej rozmowie o to pytałem. Tutaj ta machina przy Carmagedonie ponownie, mam wrażenie, że była taka jak kiedyś, że było tego bardzo dużo, no tych zapowiedzi związanych i z treścią płyty, i z kartami, nie, i z całym tym backgroundem. No mocno z powrotem wyszedłeś do ludzi, żeby to wszystko powiedzieć. Znaczy, no, wiesz, to też to kiedyś gdzieś mówiłem, nie? Jeżeli coś wychodzi samo z siebie, to zaczniemy my to rozmawiać przecież. Jeżeli to wychodzi samo z siebie, jeżeli wychodzi samo z siebie, no to tego nie zatrzymujesz i to się wydarza. I przy tej płycie było dokładnie tak, jak powinno być i to wszystko się samo wydarzyło. Więc coś wymyśliłem, zaraz coś do tego domyśliłem, a tu już ktoś w tle z moich kumpli coś robił w kierunku, żeby to się tam dalej wydarzało i to się wszystko samo nakręciło, wiesz. Jakby nie był to zamierzony efekt, jak widzisz, nie było klipów. Takich sensu stricte klipów, tak? Jak przy Noi mieliśmy tam 7 tych klipów, z których kurwa każdy ma mniej wyświetleń niż kurwa kawałki teraz, nie? To jednak to się nie kalkulowało zupełnie. A tak naprawdę też, co też mówiłem już parę razy i będę to powtarzał, ja nie oglądam klipów, nie? Ja po prostu, ja słucham muzyki, ja nie oglądam na YouTubie klipów, ja włączam, jeżeli już włączę tą muzykę. I dlatego ja nie mam jakichś takich w ogóle ciąg od dużych, żeby te klipy napierdalać. Rozumiem, że jest taki jakby wymóg i oczekiwania. I że kurwa, młody człowiek, jak nie ma ruchomego obrazka, to kurwa nie rusza. No ale wiesz, no. Staram się przełamać ten jednak schemat. No dobra, jakieś klipy będą. No właśnie, no ale przełamać ten schemat, z jednej strony się starasz, a z drugiej. Jednak to działa i pokazuje, że te klipy wcale nie są potrzebne, nie? Skoro powiedziałeś, że na wcześniejszej płycie mieliśmy ich 7, teraz takiego, no powiedzmy, nazwijmy to, nie wiem, wysoko budżetowy. Ten, co jest najbardziej budżetowy, to nie widać, że jest budżetowy, więc jest taki, wiesz, no. To też czasami jest irytujące, jak, wiesz, płacisz za coś i sobie myślisz, kurwa, no po co wydawać ten hajs, to możesz zrobić to, wiesz, za 1/10 tego, a efekt jakby, to muzyka ma się bronić, nie? Wiesz, bo też możesz zrobić sobie, wiesz, jakieś klipy, wiesz, z wyszukaną treścią i efektami i tak dalej. Ale to muzyka ma się bronić tak naprawdę. My robimy muzykę i tego się trzymajmy. Nie zapominajmy o tym. To tak samo jak ze sprzedawaniem płyt, nie? Zobacz, teraz nie masz, praktycznie nie wychodzą płyty, które nie mają dodatków.
Jeżeli płyta nie ma dodatków, to, to się nie liczy. Nie? To jest jak kurwa Brawo parę lat temu, nie? Bo Brawo bez płyty to kurwa chujowo. I bez tatuaży. I bez tatuaży, nie? No, ale, ale fotostory było, nie? Ale wiesz, takie jest trochę, kurde, wiesz. Bez żadnych tak, teraz, żeby nie było jakichś osobistych wycieczek, ale jak dostałem płytę OSTR-a tą ostatnią, się kurwa otwiera i się zapala światło w środku, no to jest, no fajne, ale stary, to jest takie pudełko, tak? Mnóstwo tam nasadzanie rzeczy, a płyta jest takim cienkim fragmentem. Ta płyta jest najważniejsza w tym wszystkim, a nie świecące pudełka, dzwoneczki, kurwa, wiesz, naklejki, czy kurwa zawieszki, czy whatever, nie? Ale to jest ciekawe, bo ja też z kimś o tym już rozmawiałem, że to wydaje mi się, że to jest takie mocno polskie, nie? Bo jak się patrzy gdzieś za granicą, w szczególności w Stanach, to nikt stary, nie... Ale właśnie tak jest. A czy są takie wydania przecież, no, ja na przykład, nie wiem, kupiłem sobie Rick Rossa, jak byłem w Stanach, God Forgives and Don't, w Best Buy'u, tam był taki, wiesz, że ekskluzyw na Best Buy, miałeś pudełko i w którym była koszulka od razu, nie? Tam, że głównie były Elki, tak? No to u nas, kurde, nie ma, że w sklepie tak masz. Musisz zamówić, kurwa, ale masz, kurwa, 25 pakietów, kurwa, z bluzą, czapką, koszulką, ten. To jakby to pakiety, mówię, tak? Ale jak wydajesz płytę, nie wiem, Technina też miałem z jakimś takim wisiorkiem fajnym, okej. Okay. Ale kurwa, wiesz, nie ma płyty, gdzie nie ma dodatków, tak? I tak naprawdę, co to powiedziałeś, jest to polskie, bo kurwa musi być gratis, nie? To jest, no, okej, okay, ale no, nie okej, okay, no. Nie okej, okay, no ale może to jest tam, też ta magia właśnie, która się przekłada na te cyferki sprzedaży, które jednak to patrząc na sprzedaż płyt innego rodzaju muzyki w Polsce, no to jednak w rapie wiemy, że jesteśmy teraz na fali wznoszącej cały czas. Nie sugerujesz chyba, że rap się sprzedaje tak dobrze, bo są gratisy do płyt. No właśnie, może trochę tak, może trochę tak jest. Nie, tak nie, to nie o to chodzi. Poza tym też zobacz, ale kurde, trafiłem na takiego gościa, który mi napisał, nie będę tutaj ci upubliczniał, który jeszcze miał pretensje, i to nie przy tej płycie, tylko przy poprzedniej chyba. Wstawiaj, bo kelner wszedł. Cześć Aleksander. To potem się rozliczymy, panie Olku. Dziękuję. Co gościu kurwa mi pisał, że on ma ze streamingów i on by chciał te gratis, żeby mu przysłać, nie? Rozumiesz, bo on... No bo on przecież moją płytę kupił, znaczy nie kupił, bo on ma abonament kurwa w streamingach, no. To nie myślę o tym, że jakby... procent kupujesz fizyczną płytę, to jest co innego niż jak słuchasz to na streamingu, kurwa, i tam wiesz 0,00% czy tam coś, no to rozumiesz. I on mi pisze, gościu, no że ja mu wysłał ten naklejki, że tam to było, bo on ma ze streamingu, ale w sumie on ma, to też mu się należy, nie? Należy się, czyli kurwa wiesz, ma być i kurwa chuj. Ale z tymi wydaniami, bo to też się zapytasz, z tymi wydaniami płyty, z wersjami, przepraszam, płyt, też trochę namieszaliście, nie? Był taki moment, że ludzie chyba w ogóle się nie mogli połapać, która wersja jest gdzie, który a kawałek jest gdzie. I jeszcze co więcej, i jeszcze też pretensje, że jak on kupił wersję XL, to co on powinien mieć wszystkie? Bo mu się należy. No kurwa. Bardzo prosta rzecz. Są trzy wersje płyty. Płyta XL, czyli to jest ta, gdzie jest remis jebać łaków, jest 18 kawałków. Sekunda ciszy na płycie się zmieściła, tylko sekunda czasu została na płycie, nic więcej można było wsadzić. No i zostały nam jeszcze kawałki, nie? No to co? Bo pocztą kurwa wysłać? No nie wiem, zrobiliśmy wersję normalną, gdzie jest 15 kawałków, tam było, był czas, więc można było zrobić ukryty kawałek z kapotą, no bo kawałek z kapotą musiał być ukryty, ze względu na to, że jakby nie konweniuje, nie licuje z całością tej płyty, no. Trochę odstaje od niej jakby jak ruska rakieta w kosmos. I trzecia wersja, to jest wersja na Tidala, gdzie jest jeden kawałek i inny, którego nie ma na tych, więc... mi się wydaje po prostu, że wiesz... Ja nie słucham muzyki ze streamingów, nigdy nie zamówiłem żadnego pre-orderu. Kupuję płyty w sklepie... I słucham muzyki jakby ze ściągniętych płyt, a nie ze streamingu, tak? Teraz trudno mi się jakby... odnaleźć tej sytuacji jakby z drugiej strony, nie? No właśnie, no bo sam mógłbyś w tej sytuacji. Jeżeli wychodzi płyta i ja chcę ją posłuchać, to stary, w ciągu godziny ją mogę mieć i mieć wszystkie kawałki, które są we wszystkich wersjach. Po prostu wiem, jak to zrobić, no. I nie mówię też, że muszę ukraść, tylko nie wiem, wiem, że mój kolega ma, może mi kupić, ja mu dam pieniądze, on mi wyśle już spakowane, wiesz, ściągnięte z Apple Music czy skądś tam, whatever, no. Do ogarnięcia temat, nie? A tutaj, o, ja nie mam tego, nie mam tego. Stary, jakby
tak naprawdę, a chodzi tylko na to, tak naprawdę, żeby wszystko było na streamingu, kurwa, za dara, nie? To będzie fajnie. Bo tak by to. I żeby jeszcze naklejki przysłać. Wiadomo. Naklejki za subskrypcję. Wspomniałeś właśnie o tym remiksie, o to też chciałem zapytać. Nie myślałeś, na którymś etapie płyty, żeby tych gości podzielić jednak na... obdzielić różne kawałki tymi gośćmi? Pewnie nie. Ponieważ, po pierwsze... Jakby jak ja nagrywam kawałki, jak nagrywam płytę, to mówimy o tej płycie konkretnie, więc mówmy o tym. Nie było kawałka na tej płycie, gdzie ktoś mógł się dograć. Poza kawałkiem Jebać Łaków, gdzie od razu wiedziałem, że będzie z buku. Chociaż on o tym nie wiedział, ale jakby to wiedziałem. I jakby często featuringi, jak się posłucha, zwłaszcza polskich wykonawców, często możesz odnieść wrażenie, że to są jakieś dogrania do kawałków, gdzie ktoś napisał zwrotkę i nie ma pomysłu co dalej na przykład, nie? Ja nie miałem takiej sytuacji, no ja musiałbym wypierdolić jakąś zwrotkę, co by też mi zaburzało jakby konstrukcję kawałka. To jest raz. A dwa, na ten genialny pomysł remiksu Jebać Łaków wpadłem nie tak długo przed zakończeniem płyty i w piątek, tydzień przed oddaniem płyty, napisałem do tych wszystkich gości. W poniedziałek miałem pierwsze nagrania i w następny piątek był zamknięty kawałek, nie? Więc jakby, wiesz, nie było czasu na myślenie, gdzie ich przerzuci, po prostu już tam wszystko było zajęte, nie? A z drugiej strony chciałem ten kawałek zrobić, wiesz, ze wszyscy w jednym, ponieważ uważam, że może ktoś usłyszał na przykład, hello, o czym jest ten kawałek? Żeby nie słuchać, żeby słuchać muzyki nie ksywek, nie? Jakby taki był jego założenie, więc jakby tyle znamienitych postaci z różnych środowisk rapowych, myślę, że podkreśla tylko jakby wymowę tego kawałka. Nie? Wymogę tego kawałka, no i też chyba to, że faktycznie, tak jak powiedziałeś, no, zaskakujący jest ten czas, no bo wiemy, że historie gościnek w Polsce są często mówione, nie, że ktoś nie zdążył się dograć i nie było czasu. I ja ci mogę wam powiedzieć, że są trzy osoby, które się nie zdążyły nagrać. Może nie będę ich zdradzał, bo może się jeszcze zdążą dograć, bo wiesz, wszystko jest możliwe. Znaczy jedna na pewno się dogrywa jeszcze, więc no, to niekoniecznie jest niespodziany. No ale jeśli chodzi właśnie o gościnki, które mogły gdzieś być, ale nie weszły, no to pytanie, czy Paluch faktycznie miał się pojawić w tym kawałku? Tak, znaczy to też było tak, no wiesz, jakby ja wpadłem na ten pomysł pisząc ten kawałek, nie? Że to jakby będzie pasowało i też... No bo jakby inaczej, zacznijmy inaczej. Wszystkie kawałki na tą płytę napisałem na wakacjach. Dwa razy, raz na Mauritiusie, raz na Dominikanie. Połowę i połowę. I wszystkie te kawałki pisałem pod bity tak zwane nieoryginalne. A czy wiesz, nie nasze. Tylko tym razem nie popełniłem tego błędu, który popełniłem wiele razy, kiedy tak robiłem. Przy każdym kawałku napisałem sobie, pod który bit to pisałem. I wiedziałem dokładnie, pod który jest. Potem nagrałem te wszystkie kawałki w Warszawie, jak wróciłem w wersji demo. I potem braliśmy sobie jakby a cappelle tych demówek i pod nie robiliśmy z Michem muzykę. Więc jakby każdy kawałek zachowywał charakter tego bitu, no, charakter w sensie, no, klimat jakby bitu, pod który to nagrywałem i wymyślałem. No i ten kawałek, w którym potencjalnie mógł być Paluch, był no, jakby też zbliżony temperamentem do tego, jak jest na płycie. Przez to właśnie bardzo mi on tam pasował, jakby wiesz, w taką rytmikę i dynamikę. No ale wiesz, ponieważ myśmy się tam parę razy spotkali, a jak było wcześniej, to też wiadomo, i spotkaliśmy się i żeśmy sobie z tym bardzo porozmawiali, więc uznałem, że może to już jest ten czas, w którym powinniśmy, wiesz, przejść do drugiego etapu naszej znajomości, o którym żeśmy kiedyś nie rozmawiali, że da się fajnie, jeszcze nie są gotowi. Napisałem do Łukasza i on tam jakieś problemy ze zdrowiem, coś tam. I jeszcze w ostatniej chwili czekaliśmy, wiesz, on się nie odzywał, znaczy tam się odezwał, potem się nie odzywał jakiś czas. I na przykład jeden dzień, wiesz, przed zamknięciem, że to jest ostatni moment, jakby ja też z góry zakładałem, że on, znaczy nie, przyjmowałem opcję, że on się nie dogra, tak, jakby. No w tekście też to słychać. Tak, ale jakby to jakby zupełnie zrozumiałem, no bo kurwa, umówmy się, w takim układzie to on ma dużo do stracenia, a nie ja, tak? Jakby wiesz, to mogłoby wpłynąć na jego reputację i tam na jego odbiór, tak?
Ja to zupełnie rozumiem. I oczywiście też on nie wiedział do końca, z czym obcuje, tak? Bo on nie słyszał tej płyty, chociaż ja pewno bym był w stanie pojechać do Poznania i mu coś opuścić, kurde, jakby taka była sytuacja, ale whatever. Mam wrażenie, znaczy, bo napisał, kończąc, napisał, wie, że no, nie chce wkładać kija w mrowisko i tak dalej, rzeczy powodzenia. I ja to rozumiem. Mam wrażenie, że już, bo dzień po premierze płyty do mnie napisał, że tam słuchawi, że zajebiście. Mam wrażenie, że teraz sytuacja już była pewno trochę inna, więc myślę, że nasza współpraca w przyszłości nastąpi, ponieważ... To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec i to też po prostu gdzieś tam, wiesz, no... Mamy dla siebie respekt dla tego, co robimy, wiesz, no, to jest ważne, bo ja wiem, że to jest gościu, który się po prostu jara rapem, tak, i on nie nagrywa tego, bo musi, tylko po prostu, no to byśmy dużo o tym rozmawiali kiedyś, więc wiem, że tak jest i dlatego lubię takie podejście, więc nie wykluczam i nie przekreślam, że kiedyś się jeszcze ta współpraca wydarzy, myślę, że jest to raczej bardzo, bardzo prawdopodobne. A propos jarania się rapem, na wcześniej, gdyby patrzeć na wcześniejsze płyty, w szczególności tak właśnie na Noi, no to gdzieś tam te naleciałości do inspiracji, wiesz, amerykańskim rapem, typu właśnie Migos, tego typu klimaty, czy przy Carmagedonie było coś takiego, wiesz, czego słuchałeś, kiedy pisałeś Carmagedonie? Czy było coś konkretnego, co ci się działo w uchu? Nie było nic konkretnego, nie mogę ci powiedzieć, co było konkretnego, chociaż doskonale pamiętam płyty, których słuchałem, bo... Świetna strategia. Wychodziłem sobie rano na spacer, słuchałem sobie mixtape, który na TXL ma tam, nie wiem, 2,5 godziny trwa, nie? Ja sobie słuchałem, plażą szedłem w jedną stronę, a wracałem już z kawałkiem. No. Jakby dobierałem sobie, i co jest najlepsze, mam w telefonie, w notatkach, mam całą litanię tematów na kawałki i patentów. Żadnego nie wykorzystałem, nie? No, nie zdążyłem do nich sięgnąć, bo wymyślałem następnie, właśnie, wiesz, słuchałem sobie muzyki idąc w jedną stronę i to mnie gdzieś tam inspirowało i wracając już pisałem sobie kawałek pod konkretny beat. Natomiast nie było nic takiego, że słuchałem, wiesz, zafiksowany tylko tego, kurwa, i tak jest, nie? Ponieważ jest słucham głównie mixtape'ów, co jest fajne, bo jest duża różnorodność, chociaż z momentami są takie, kurwa, powiem ci i powiem wam, że słuchasz mixtape'u tam, nie? Wyszedł miesiąc temu. Chłopie, 15 kawałków, kurwa, nie jesteś w stanie powiedzieć, kurwa, który jest, kurwa, który, bo one są takie same, nie? Centralnie one są zajebiste, ale są centralnie takie same, nie? To niektóre się tak do ciebie upodobniają te nowe muzyki, że jesteś w stanie tego rozróżnić. Więc na mixtape to jest fajne, ale że jest różnorodność, to takim TXL, gdzie masz dużo tych kawałków i zajebiste jest to, stary, że ja nigdy, kurwa, nie wyciągam i nie wiem z reguły, kto tam rapuje, nie? Ja serio nie słucham ksywek, kurwa. Ja potem słyszę kawałek, kurwa, który znam, kurwa, w chuj czasu i to jest jakiś, kurwa, hit nagle. A ja ten kawałek znam już z pół roku. No, nie wiem, kto go, wiesz, wykonywał, nie? Po prostu szczerze powiedziawszy, w chuju to mam, kto to, kurwa, robi. Jak mi się podoba, to do niego wracam. Wiadomo, że tam za którymś razem już odnotuję, że to jest tam Lil któryś albo, kurwa, Young, kurwa, Young nie starszy. I chuj, nie? No to już wiem, ale wyjebane mam ksywek. Muzyka mnie interesuje. No ale faktycznie zgadzam się z tobą, co powiedziałeś, że też jak słucham, czasami sobie przyglądam sobie nowości, nawet na Tidalu, to jestem przerażony po prostu, jak bardzo to wszystko jest na jedno kopyto i bez wyrazu. No jest tak właśnie. Czy ja jakby... Czy rozumiem, stary, no bo kurwa, tak samo, wiesz, to też na pewno działa tak, że wiesz, jedni zrobili coś fajnego w takim stylu i inni chcieliby powtórzyć ich sukces, więc na maksa to podobno, nie wiem, kiedy, kurde, zatniesz tego autotuna i te takie, wiesz, zamydlone, kurwa, bity, które są, no, w dużej mierze bardzo podobne do siebie, no, Ameryki nie odkrywamy. Jeżeli nie ma tam jakichś, wiesz, wyjątkowych użytych instrumentów, czy brzmień, czy coś, no, to jest wszystko dość podobne, no, jeżeli masz podobne tempo, podobną zamułę, każdy Lil ma, kurwa, podobny Lil głos, bo jest Lil i jest autotune, no to stary, to musi być podobne do siebie. I dlatego kierowałem się tym, żeby nie było podobne do tych kawałków. No właśnie i
to do tego wątku chciałem dojść, że właśnie o ile wcześniejsze płyty szły, można powiedzieć, właśnie z tymi trendami, które były na tym, tak na Carmageddonie, odskocznią w zupełnie drugą stronę i no zresztą no nawet tutaj cytując trochę singiel, nie, że tego, wiesz, że tego wkurwionego Tedego chcecie słuchać, nie? I tego wkurwionego Tedego po przerwie dostaliśmy tutaj z powrotem. Nie, no tak, ale to jest tak naprawdę to wynika tylko z tembr głosu, nie? To jakby to jest wszystko, co załatwia temat, bo jakby no, inaczej, stary. Kawałek mam rotrap taki puściliśmy, nie? Który nie wszedł na noi. Zajebisty. O, zajebisty. Puścił mi ten kawałek w wersji sprzed kurwa 3 miesięcy, czyli tak jak był nagrany. Już go kurwa nie obstrał. Ten sam kawałek. Treść jest ta sama. Tylko się różni dynamiką głosu, sposobem zarapowania, nie? Jedni to lubią, jedni tego nie lubią, tak? Ja rozumiem, że komuś się może nie podobać moja płyta Skirt na przykład. Chociaż poznałem wiele osób ostatnio, które twierdzą, że to jest bardzo dobra płyta i dopiero po jakimś czasie skumali, że ona jest dobra płyta i do nich razem wracają, że to jest zajebiste. Bo ona jest zajebista jakby w swojej całości. Taki był na nią pomysł. Kiedy ją robiłem, to inni jeszcze nie robili takich rzeczy. No, też umówmy się, a już inni tak robią, to już ja nie będę tego robił. I mogę sobie pozwolić. I teraz tak naprawdę nie wiemy, czy za pół roku płyty będą brzmiały bardziej jak te Lil takie same, czy właśnie kurwa wyznaczamy jakieś tam, oczywiście żeby nie było, że ja wyznaczam trendy, czy kurwa ten, bo generalnie, jeżeli posłuchasz muzyki światowej, hip-hopowej, to jest powrót kurwa do innych temp, żeby dynamiczniejsze, tak? Używa się brzmień nowoczesnych, ale jednak nie mówię, że boom-bapowe jest to takie, wiesz, bicie, ale no coś takiego jest. Bardziej tej hip-hopowe to się robi. I taka, chcieliśmy, żeby ta płyta była, no i taka wyszła, i taka jest, i zajebiście. No więc myślę, że jeszcze w tym kierunku teraz zaczną niektórzy też iść. No, no bo kurwa, jakby rozumiecie, o co chodzi. Tak samo jest w polskim rapie. Co gadałem tutaj, jak byliśmy na statku z Mossadem o tym, stary. Jest taki moment lekkiego przesilenia. Serio, te młode chłopaki nagrywały zajebiste te kawałki, nie? I masz, kurwa, nie wiem, 10 polskich kawałków, kurwa, stopu aktualnego, które, kurwa, każdy z nich jest zajebisty. Tylko wszystkie brzmią, kurwa, tak samo, nie? Rozumiesz, oni jakby to wszystko się robi za bardzo, znaczy to jest fajne, że jest podobne, ale no, kurwa, nie po to robisz coś, żeby być jak inni, tylko, no rozumiesz, no. Już dawno zrozumiałem, że nie chcę być jak inni i nie będę kurwa polskim kimś tam. Chociaż kurwa mogę się jarać kurwa różnymi wykonawcami, ale nie chcę być polskim kimś tam, chcę być polskim sobą kurwa. I jakby wiesz, liczę się z tym, że raz mi się uda, raz mi się nie uda, tak? Mogło mi się to, mogli powiedzieć, że to nie jest fajne, no. Akurat trafiłem w gusta i się ludziom podoba, no więc to jest wszystko loteria, no. Tak mi się wydaje. Tak to widzę. Teraz jak powiedzieliśmy o tych boom-bapowych brzmieniach, to mi się teraz kojarzył ten dzisiejszy news o Karma Detoksie i że ktoś to wziął na poważnie. To jest z tego, z podcastu Michał tak, chyba, nie? Tak. Znaczy widziałem na główek tylko i to kurwa. No tak, no. Ale to, tak doktor Dre miał podrodukować. I faktycznie, ale no, te problemy z tym Sugnightem, no to nie jest takie ten, nie jest tak proste, nie? No nie jest proste, no ale generalnie podcast chłopaków to świetna rzecz. Zauważ, że ja tam jakby nie biorę w tym udziału zbytnio, chociaż jestem, kiedy oni to nagrywają, więc też żeby nie było, że wszystko muszę robić ja, kurwa, i wiesz, że wszystkim maczam swoje palce i się wpierdam to wszystko. Ale bawi mnie to, nie? Jakby to też pokazuje, kurwa, to też pokazuje nasz humor, nie? Bo to jest element wspólny dla nas wszystkich, że nas mamy takie głupoty, ale że kurwa, że naprawdę ktoś to napisał, stary. Znaczy, czekaj, mi zmartwiło, że to Glamrap, jakby to CKM napisał, CGM napisał. Jakby, nie, czy nie, na CGM to w ogóle już nie liczę, ale nie wiem, czy na przykład zobaczyli, że nie zapisali, że moja płyta wyszła, nie? Jebać was, kurwa. Przypadkiem, kurwa, wyszła płyta Carmageddon, nie ma podcastu w tym tygodniu, nie? No kurwa, mordo. Mam nadzieję, że ktoś wspomniał w przyszłym tygodniu, albo że wspomną o mnie, o nas w przyszłym tygodniu, albo przynajmniej odnotują, że płyta wyszła. Właśnie, zastanawiam się, jakby ten, wiesz, jakby bohater podcastu zareagował, gdyby dostał pytanie o tą płytę i to, co się tam wydarzyło. I o to chciałem zapytać. Ale co, no ja gdzieś tam czytałem, że on gównem nie zajmuje, jest ponad tym, no więc kurwa, jeżeli jest ponad tym, no to
tylko numer konta i kurwa ten hajs. Hajs idzie na hospicjum i sprawa załatwiona. Bo jak wiesz, ja wszystko w tym kawałku powiedziałem, no kurwa, co mam więcej mówić. No. Co są emocje, to idzie serce, no i co zrobić? Chcesz to mi odpowiedzieć, nie chcesz to nie odpowiedzieć, jak widać. Co jest w ogóle sympatyczne? No nikt się nie pokusił. Rozumiem, że wszyscy przyjęli tą taktykę, że nie będą mi robić promocji. Właśnie, dobra, odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie w tym wątku, czyli co? Czyli generalnie raczej byś się nie spodziewał, że ktokolwiek z osób, o których wspominasz, się odniesie do tych wspominek? Znaczy ja marzyłem o tym, no. Znaczy to byłoby fajne. Liczyłem, że ktoś tam coś odpowie. Liczyłem się też z tym, że jedyny, który odpowie, to będzie jakiś tam najsłabszy ogniwo w tej całej układance. Z jakimś zahaczony rykoszetem, wiesz. Ale nikt się nie pofatygował. Generalnie tendencja jest, że kurwa, co to TD, gówno nie słuchałem, chujowo i tak dalej. Myślałem, że to pojadę na wakacje na tydzień, pierdolę jakiś mixtapik, bang, 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 będzie fajnie. Ale prawda jest taka, że wy się kurwa w hip-hop nie chcecie bawić, kurwa. No cóż, no niestety, ale no co... No tak, pomyliśmy kurwa wiadomo branżę, no ja robię hip-hop, kurwa, a panowie robią rap. I tu się właśnie różnimy i to mnie cieszy. Chociaż jeden zaczepiony oczywiście odpowiedział, tylko że no w obecnym stylu, czyli na Facebooku, tak? No nie no kurwa, generalnie to wiesz, no, proponuję następną płytę na Facebooku, kurwa, wydać teksty, kurwa, bity zegar dośpiewa, no. W samej zasadzie, stary, no. Jedyny co się tam na początku uniósł, to był będzie wojna, ale szybko chyba skumał, że to kurwa nie będzie dobry pomysł. I to mi się podoba, kurwa. Jak oni pierdolą, że ja sobie robię promocję, kurwa, płyty na obrażaniu innych. Proszę, powiedz mi, kurwa, gdzie ja kogoś obraziłem przed premierą płyty? W ogóle na płycie nie obrażam nikogo. Wszystkie kawałki specjalnie ich nie puszczałem, żeby nie było właśnie, że ja się, kurwa, wiesz, buduję sobie promocję na dysowaniu, kurwa, gości. I to, co powiedział, kurwa, Vena, bo widziałem fragment, że ja każdą płytę promuję, kurwa, to ja ci teraz, kurwa, mówię, baranie pierdolony, kurwa, kłamco. Podaj mi jedną płytę, jedną kurwa płytę, którą promowałem jakimkolwiek beefem, disem. Jedną kurwa, jedną jedyną. Dziękuję, pozdrawiam. A jak nie, to wypierdalaj palancie. A chciałem jeszcze tutaj, bo to było pytanie, wiesz, pod naszą zapowiedzią było to pytanie. Co sądzisz właśnie o wspomnianym koledze pod kątem tej bitwy organizowanej przez Winiego i wiesz, jakimś tam pojedynku z VNM-em, który ma się rzeczy. W ogóle znasz w ogóle ten wątek tego? Znam ten wątek. Miałem przyjemność widzieć się z VNM-em w zeszłym tygodniu w Gdańsku. Pośmieliśmy się trochę, pogratulowałem mu 20 tysięcy a konto. No i sprawa się rozstrzygnie, mówisz o sobotę w Warszawie, no jakby... Powiem ci, że ten Vena, to co tu mnie zaskoczył, trzeba być nawet zdesperowanym albo mieć kurwa jakieś parę lat do zapłacenia, żeby się na coś takiego porwał. Debil kurwa, no przecież ten VNM kurwa go tam zje kurwa z bezcześci, no. Teoria jest jedna jakby w kategoriach rapowych. Rozpatrując ten konkretny pojedynek, z drugiej strony ja się jakby nie jaram w ogóle taką formułą, wiesz, mamy miesiąc, napiszemy kawałkę, potem na żywo to on będzie, że nie wiadomo, przestawiamy, wymyślimy sobie rymów, kurwa, do ksywki przeciwnika i będzie fajnie. Ja bym się na to nie pisał, ale jak ktoś się w to bawi, to gratuluję Tomkowi wygranej. Mam nadzieję, że się sprawdzi. No właśnie, nie trochę, powiedziałeś trochę, że wiesz, że w hip-hopie, nie, że w hip-hopie trochę tego bitewnego klimatu, tych wiesz, tych freestyli, tego wszystkiego zabrakło. No jak się wspomina czasy Wielkiej Bitwy Płockiej, a jak teraz wygląda bitwa w Płocku, to no to nie jest zdecydowanie to samo. Ja nie wiem, jak wygląda teraz bitwa w Płocku, bo jakby ja nie obserwowałem tego. Nie obserwuję też WBW i tak dalej. Natomiast, no, nieraz już mówiłem, że wiesz, no, freestyle wtedy, a freestyle teraz to jest co innego. Jakby teraz traktuję ten freestyle, jak chłopaki rapują, to jest sport, kurwa, nie? To jest jakby, wiesz, no, raz, że jest rywalizacja taka sensu stricte, są nagrody, kurwa, jest hajs i tak dalej, więc masz, wiesz, ćwiczysz sobie i tam, wiesz, przygotowujesz te różne tam punche i metafory i tak dalej. A wtedy to szło na żywioł, tak? Kurwa, po prostu tak wyszło i tak byłem. Przecież nikt tego nie planował, że tam będzie ta bitwa, nie? Po prostu... Jest mikrofon, kurwa, jesteśmy raperami. O czym, kurwa, oczywiście koledzy zapomnieli, że są raperami, nie? Już tam, nie. Ale wtedy tak było. Teraz byłem, jak byłem w Czarnogórze, to ograłem koncert i przede mną była lokalna bitwa freestyle'owa, kurwa, studentów.
I naprawdę, wiesz, jak się tego słuchała z boku, to ten gościu był fajnie nawijał, miał fajne, kurwa, punche i robił to z pomysłem. No ale, kurwa, drugi już tam nie był taki fajny, kurwa, same jebanie matki, kurwa, i się rymuje co czwarty wyraz. Kończąc wątek wspominek na płycie, czy był ktoś, o kim jeszcze wstępnie na przykład myślałeś, że jeszcze mu się należy zwrotka, a w ostatnim zrezygnowałeś z tego? Oczywiście, kochany, że są kawałki, które nie weszły. Nie mogę ci powiedzieć dlaczego. Nie to, że się przestraszyłem, bo te kawałki się pojawią kiedyś. Nie zdążyliśmy ich zrobić. Jeden był taki bardzo konkretny. Natomiast, no, stary, to też... Wiesz co, ta płyta, jakby to... Pomysł tej płyty to nie był pomysł na to, że poobrażaj wszystkich, no bo kurwa ja tam go nie obrażam na tej płycie. Żeby zacząć coś nowego w życiu, jakby taki... Powiedzmy sobie nowy etap, w sensie, kurwa, nową jakość. Musisz pozamykać różne sprawy, kurwa, osobiste, bardziej osobiste, mniej osobiste, służbowe, kurwa, coś, nie? I jakby taki był pomysł na tą płytę. A to, że, kurwa, ja ze stary powiedziałem jedną rzecz, nie? Bo faktycznie parę razy zdarzyło mi się tak, że, kurde, gryzłem się w język. Nie, Jacek, kurwa, tutaj olej ten temat, kurwa, bo to, wiesz, to ci nie jest potrzebne, jest fajnie, chaj się zgadza, kurwa. Masz full na koncertach, kurwa, wiesz, po płycie wali na hajsach, bo nie? Kurwa, hajs, wszystko jest super, to kurwa, spokojniutko, kurwa, nikogo nie zaczepi. A potem myślałem, kurwa, albo ja będę robił coś, kurwa, co jest zgodne ze mną, albo co, no, wbrew sobie. Przecież ja, kurwa, nikogo, ja wyrażam swoją opinię na różne tematy. Rozumiesz? To, że ktoś powie, że jestem chujem, stary, dla mnie to mnie nie rusza, no bo, kurwa, już 20 lat robię tą muzykę, już dla wszystkich byłem chujem, pedałem, kurwą. No wszystkim byłem, kurwa, nie? To nie rusza mnie to, no. Jak ktoś mi powie, że chujowo rapuje, no to mogę już o tym rozmawiać, nie? Ale wiem, że tak nie jest, no bo, kurwa, jestem pewien siebie. Więc jakby wyrażenie swojej opinii z normalną rzeczą. Zobacz. Mielski, kurwa, ma taki kawałek, którym mówi o mnie, nie? Stary, zupełnie to nie przeszkadza. Zwłaszcza dlatego, że to on kiedyś mi wysyłał swoje kawałki, żebym powiedział mu, co sądzę, a nie ja jemu wysyłam swoje, żeby mi... Stary, dla mnie on może mnie nie słuchać, kurwa, słuchać, to w chuju. Ma tego opinię na mój temat? Ma do niej prawo, rozumiesz? Każdy ma prawo do opinii. Jeżeli, kurwa, się nie obrażamy, wiesz, od kurew i pedałów, stary, jeżeli komuś się nie podoba to, co robię, niech sobie nagrywa o tym kawałki, kurwa. Ja nie mam z tym problemu w ogóle, nie? Jakby to, u nas jest takie, kurwa, panuje takie podejście, że jeżeli wypowiesz się na czyjś temat, kurwa, ale nie pozytywnie, to już jest, kurwa, źle, nie? A dlaczego, kurwa? Tylko, ja rozumiem, że to się, wiesz, tam wszyscy się, kurwa, lachę na tym Facebooku robią, kurwa, Instagramie się tam oznaczają ziomeczki, kurwa, i zdjątka wpierdalają, kurwa, a potem, kurwa, jadą po sobie, kurwa, bo słyszałem to, kurwa, i wiem, jak to wygląda, i bym ci pokazał konkretne zdjęcia gości i jeden po drugim jedzie, jaka to paruwa, ten na tym ziomeczki, kurwa, modeczko, kurwa, tam hasztaczki, kurwa, i ten. Chcę jebać takie, kurwa, towarzystwo, to ja pierdolę te hipowe towarzystwo. Oczywiście, tak jak mówię, często są ludzie, którzy są wartościowi, których szanuję. Są ludzie, których szanuję muzykę, a nie lubię jako ludzi, bo też potrafię to rozgraniczyć. Są ludzie, których lubię jako ludzi, a nie lubię ich muzyki. Okej, nie? Tylko w ogóle, kurwa, nie chcę wtapiać w to towarzystwo, bo to towarzystwo już, kurwa, dawno mi pokazało, jakie jest i jak mówię, nic od nich nie oczekuję. Nic od nich nie chcę, kurwa. Mogą sobie mówić o mnie, co chcą, tylko że ja też mogę mówić. No i nie mogę mieć o to pretensji, no bo, kurwa, dlaczego? Przecież jak się zastanowimy, to w którym kawałku, kurwa, jak kogoś obraziłem, w który kawałek jest, kurwa, nie? Wszystkie są o prawdzie. Jak się zastanowisz, kurwa, to wszystko ma sens, kurwa. No jedyny to musi ten wena przyjebał, bo tam jest brak mi weny, a tu więcej, no, to jest ceny, a tu więcej ich chip jak ty, no to mógł, że jest chipą, no ale on jest chipą, no kurwa, no to ja ci mówię, wena jesteś chipą, wow. A reszta co, no kurwa, co, o kinie Atlantik, kurwa, słyszałeś, kurwa, ty. Jest ten kawałek Pumpernika, nie? To samo, co jest w tym kawałku, mówiłem w wywiadzie Duży Maluchu. To było 2 lata temu, chyba. To samo. Ani wtedy, ani teraz pan Penner nie powiedział ej, ej, tak nie było. Nie powiedział nic. Jest, kurwa, wyciszenie tematu, nie? No bo, kurwa, co ma powiedzieć? No bo, kurwa, tam 12 jego kolegów z nim było. No to wszyscy powiedzą, że tak nie było. No, kurwa, tak było, nie? No, głupio, no to... Trap jest o prawdzie i, kurwa... Dziękuję, pozdrawiam, wypierdalać, no. A jak masz inną wizytę, to nagle inny kawałek, kurwa, może być o mnie, kurwa, nie ma problemu.
Tak to widzę. Powiedziałeś o tym, że na Instagramie właśnie ziomeczki zdjęcia, no ty za to na Instagramie to tylko miłości szukasz, z tego co widzę. No tak, no. To jest świetne, wiesz? Już pomijając to, że tobie Agatka, kurde, Buczkowska, która jest wokalistką Ich Troje, nie? Jak najpierw rzuciłem taki, gdzieś tam było, że oznaczyłem, że będzie w kawałku, no to kurwa, jebać kurwa, z Ich Troje, suka, kurwa, to chujowe, może jeszcze Michałowi Śnieski? Czytaj komentarze pod tym kawałkiem, nie? No kurwa, zajebiste. Wiesz, kurwa, oceniają, kurwa, wiesz o co chodzi, bo ona jest z Ich Troje, chłop. No to kurwa, no to jak wygra casting, kurwa, no, chyba umie śpiewać, nie? Może tak trzeba myśleć, nie? Ludzie u nas oceniają, kurwa, właśnie zanim, tak samo jak kurwa ten BTO, kurwa, czy też jest o nim tam, jak BTO ocenił płytę Skirt, bo ma tytuł Skirt, to jest chujowe. No to kurwa, no chłopie, no. Bo nie, to było, że nie umiesz rozmawiać. No to dobra, no. No ale chłopie, no kurwa, no jaki to ma sens, nie? To tak samo, i przy tej płycie też była być chujowa, tylko nie wyszło, że jest chujowa, no. No i tak, więc chciałbym zabić plotki. Nie podrywam Agaty Buczkowskiej. Powiedział dziewczyna, nie? Powiedział to. Chciałem wrócić do wcześniejszego wątku, bo trochę przeskoczyliśmy i zapytać, czy w ogóle, patrząc na to, jak współpracuje ci się z Michem, wyobrażasz sobie na tym etapie, że mógłbyś zrobić płytę z kimś innym? Całej płyty z kimś innym sobie nie wyobrażam. Znaczy jedyne, co bym sobie wyobraził, to bym mógł ją zrobić sam ze sobą. No to jedyna jest opcja. I tylko, żeby to zajęło ze 2 lata pewno, w sensie, że musiałbym dużo poświęcić czasu na to, żeby było tak, jakbym chciał, żeby było. To jest raz. 2. Przy tej płycie, zresztą to, myślę, że to słychać, że tam jest kurwa chemia, nie? Ale przy płycie Noi na przykład nie słychać tego, ponieważ bo także ja nagrałem, potem Michał sam sobie tam w tym rzeźbił, nie? Puszczał mi już tam, co zrobił, co było totalnie inne niż jak wychodziłem. Rozumiesz? Jakby robiliśmy to oddzielnie, a razem. Tutaj jest ta akcja, tak jak powiedziałem, że ja nagrałem wszystkie kawałki w wersji demo. Nie z Michem, tylko nagrałem ich Grzesiek. Nagrałem w wersji demo i puściłem mu gotowe kawałki, wszystkie. I kurwa, wiesz, i jeszcze do tego ja mam takie coś sobie, pewno koledzy by to potwierdzili, że potrafię ludzi zajarać jakąś koncepcją, nie? Więc mu kurwa powiadałem, tam, słuchaj, ten jest kurwa kawałek. On będzie zajebisty, na razie jest chujowy, ale będzie zajebisty. I każdy kurwa co najlepsze, im był chujowszy, tym bardziej zajebisty wyszedł kawałek. Znaczy wiesz, chujowszy w wersji demo, że wiesz, bo to większy było bez refrenów, nie? Tutaj jakieś wiesz, no, chujowo to nawet nie zmiksowane było, tylko wiesz, tak? No żebym się osłuchał tego. Mówię, Michał, to będzie zajebiste. Tutaj musimy ten. I wiesz, i wszystkie te kawałki, potem nie było ani jednego momentu na tej płycie kawałka, że Michał, znaczy wiadomo, tam przy miksach może tak być, że już mnie nie było przy tym. Ale ja byłem, kurwa, byliśmy razem w studiu cały czas, nie? W sensie, jak już miałem tę wersję demo, no bo jakby też Michał ma swoją pracę, ja to robiłem tam w dzień, posłuchałem sobie tego, wiesz, ze 2 miesiące żeśmy słuchali, ja z tego słuchałem sobie i po 2 miesiącach zaczęliśmy robić. Pierwszy kawałek, który zrobiliśmy już nasz, to był Jack Strong w ogóle, nie? I przy każdym kawałku, wiesz, ja siedziałem z Michem i dużo żeśmy gadali o tym, dużo żeśmy słuchali muzyki jakby źródłowej, czyli tych, bo też zajebiste, że dużo tych kawałków, tych bitów, pod które nagrywałem, no to były bity amerykańskie, ale z kawałków, nie tam jakieś tam, kurwa, DJ producer, kurwa, wiesz, YouTube, paczka 17, tak, tak, no. tylko, tak, to jest taka strona Hipstrumental, polecam, to są instrumentalne wersje kawałków. I zajebiste jest to, że były tam różne kawałki, powiedzmy, hitowe, a ja, stary, nie słuchałem tych kawałków, kurwa, ani razu nie słyszałem z wokalem, kurwa, do dzisiaj, nie? Ja nie wiem, jak te kawałki brzmiały, wiesz, jak brzmiały w oryginale, bo słyszałem tylko bit, nie? Wiedziałem, że to jest tam czyjś tam. Wiedziałem, że ten kawałek jest znany, bo słyszałem ten, ale nie słuchałem w ogóle go już, wiesz, w wersji z tekstem, tym, żeby się nie inspirować, wiesz, flowem, czymś tam, totalnie. I potem właśnie siedziałem z Michałem, słuchaliśmy tych instrumentali, słuchaliśmy muzyki jakiejś tam, wiesz, której żeśmy szukali i kurwa, żeśmy tą płytę zrobili we dwóch, wiesz, siedzieliśmy razem od otwarcia, od zamknięcia i żeśmy to, wiesz, robili tutaj tak, i
co jest zajebiste i też to fajnie, wiesz, pokazuje mi i pewno Michowi, jak się czujemy nawzajem, że tak już w drugiej fazie, jakby za połowę jakbyśmy, to były takie momenty, w którym kurwa ja mówię tam, wiesz, Michał, ty mówisz, on mówi, tak, wiem, tutaj przecież zaraz będzie ten, i jakby on już wiedział, co ja chcę powiedzieć, nie? Jakby no na tyle się znamy, no wiesz, to zrobimy te 10 lat i nie zamierzamy przestać i ten. I zajebiście właśnie ta płyta zrobiła nam taki, wiesz, że trochę inaczej zaczęliśmy siebie czuć, nie? Bo był taki moment, że też Michał ma dużo różnych rzeczy, robi innych, nie? Dla innych muzyków i tak dalej, nie? Więc czasami się nasze drogi, wiesz, rozchodziły, przecinały i właśnie, wiesz, przynoi i tak było, że dużo kawałków jakby powstawało, wiesz, nie? Ja miałem beat, kurwa, który Michał zrobił wcześniej i tam, wiesz, myślałem, kurwa, o, to nie, kurwa. Cały czas, kurwa, wydaje mi się, że ja szukam, wiesz, właściwej drogi i metody, nie? I teraz mi się wydaje, że chyba ją znalazłem, ale też, kurwa, mam świadomość, że nie można pewnych rzeczy powielać i to za jakiś czas jakby już trzeba zrobić coś innego, nie? Ale jakby cały czas szukam metody, drogi i jakby sposobu, jak to robić, żeby tak naprawdę, żeby mieć satysfakcję sam ze sobą, nie? No bo to w tym chodzi. Oczywiście wiadomo, że chodzi o hajs i tak dalej, ale kurwa bez satysfakcji temu ze sobą nie będzie hajsu. Tak to działa. I co, śmiało jesteś w stanie powiedzieć, że Carmageddon to wasza najlepsza płyta? Sorry, ja specjalnie tego nigdzie nie pisałem, żeby nie było. Ja to po prostu wiem, kurwa, jeszcze od wersji demo, że tak będzie. Ja to czułem, nie? I to jest nasza najlepsza płyta. Jest najbardziej dopracowana. Stary, tam są 3 błędy, kurwa, na tej płycie, kurwa, które ja słyszę. 2 trzaski w pierwszym kawałku i kurwa jeden wyraz ma złą końcówkę w pierwszym kawałku. Nie ma żadnych błędów, tam jest, kurwa, wszystko jest popoprawiane, kurwa. Już Michał pukał się w głowę, nie, Michu, kurwa, wiesz co? Już wiem, że już oddajemy, ale wiesz co, tam jest, kurwa, jeden wyraz, masz zły akcent, nie? Mówi, co? To ja mówię, no tak, stary, ty tego nie usłyszysz, ale ja to słyszę, nie? Chodź, powiem, jeden wyraz, bo co ci szkodzi? Odwal ten projekt, jeszcze, no kurwa, nic się nie zorientujesz, że my tam zamieniliśmy, nie? No i mówi, dobra, kurwa, jebnięty jest, dobra, chuj. No i tak, to jest nasza najlepsza płyta. Najlepszy dowód na to, że jest najlepsza płyta, w sensie dla mnie, bo jakby ludzie też tak też w dużej mierze twierdzą, ale chłopie, jesteśmy tydzień po premierze, a ja jej cały czas jeszcze słucham. I ja jej słucham codziennie, kurwa, na przykład jak idę spać, nie? No prawie codziennie. Albo jak idę na rower, nie? Ja posłuchałem ze 400 razy tej płyty, już takiej wersji, kurwa, to jednego na przykład 7 razy na pętli przesłuchałem ją, nie? No bo kurwa, bo jeszcze tam coś może, bo to jeszcze była nieodana do tłoczni, wiesz, może coś znajdę, kurwa, że coś jest źle, coś ten. A po prostu jest tak fajna, że nie nudzi mi się, kurwa, to mi się po prostu, mi się nie nudzi i po tym wiem, że jest naszą najlepszą płytą. Kto jest większym perfekcjonistą i pedantem, ty czy Michu? Michu. Nie no, Michu, bo kurwa, wiesz, w słowach, no w słowach łatwo wychwycić błędy, czy tam, wiesz, no coś, co chcesz zmienić. A jednak, kurwa, jak gościu siedzi godzinę, kurwa, i leci to samo i wydaje się, że leci to samo, a tam już nie jest to samo, bo się zmieniają częstotliwości pasma i tak dalej, to jednak on jest perfekcjonistą bardziej, nie? I wiesz, i zrobiliśmy kawałek, ja wracałem rowerem do domu, jak miałem, wiesz, jak miałem ze sobą kompa, żeby grać do iPoda, no bo w iPodzie nie może sobie tak grać. Jak miałem kompa, to słuchałem tego kawałka, wiesz, na pętli, jadąc do domu, kurwa, i dzień potem jeszcze coś zmieniałem. A Michał, wiesz, słuchał w samochodzie i kurwa, na przykład, wiesz, no tutaj trzeba jeszcze zmienić bas, bo kurwa, musi go być więcej na tej częstotliwości, musimy tutaj coś, kurwa, minimalnie ciszej to, głośniej to, więc tam, wiesz, nie było takiej akcji, że... Czy generalnie, bo też patrzę na to, jak wiesz, nasza współpraca wygląda przez lata, nie? To generalnie na początku mieliśmy takie podejście bardzo hip-hopowe do tego, w sensie... Następny. Rozumiesz, nie? Co jest zajebiste i kurwa, na przykład, nie wiem, ja to na płycie JZ, kurwa, Blueprint 2, to bardzo dobrze tam słychać, jak tam jest nagrane, kurwa. Te adliby są, kurwa, nietrafione, na przykład, wiesz, kurwa, na żywioł, nie? I taka metoda nagrywania była fajna, jakby, tylko że już ta formuła się nam wyeksploatowała i postanowiliśmy chyba jeden i drugi w środku, że musimy dążyć do jakiegoś tam, wiesz, rozwoju i samodoskonalenia się w,
tym, co robimy. Jednak to nie jest hip-hop. Stary, nie, no to jest hip-hop. Hip-hop, no będę, hip-hop jest prawdą, rap to jest kurwa na niby. Więc jest to hip-hop kurwa na maksa, ponieważ kurwa jest zajawa w tym wszystkim. Kurwa. Dopóki jest w tym zajawa, to jest hip-hop, nie? Nie ma skreczy, ale miały być. Wtedy byłby kurwa już prostopadny hip-hop. No jest, no jest, bo zajawka jest kurwa, jest w głowie hip-hop i jest zajawka. No, ale faktycznie, bo zajawki wydaje się, że po tej płycie chyba jeszcze kipi, ona jeszcze bardziej gęsta niż po wcześniejszych projektach, nie? Tak jakbyś mam wrażenie, że jeszcze bardziej wrócił, jeszcze bardziej cię chce. No tak, tak, no bo kurwa, no serio, to nie ma w tym kokieterii, jak ja mówię, że ja to robię dla siebie, kurwa, na przykład, nie? Bo ja kurwa, no serio, ja tego słucham, no kurwa. To też nie zamyśliłem. Z reguły słucham tego właśnie do wyjścia płyty i potem już jakby zamykam ten etap. Teraz jeszcze słucham tego Carmageddonu, bo mi się po prostu w chuj podoba. Ale ja się po prostu jaram tym, no bo po prostu kurwa... Im bardziej coś wychodzi, czy coś robisz i wiesz, że ci to wyszło, no tym bardziej to nakręca, no kurwa. A to, co robimy jakby, dokładnie ten gatunek, no to, muzyka, kiedy tam umrze zajawka, to ta muzyka umiera, no to jest kurwa, wiesz, no klepanie, no chłopie, no przecież mogę napisać kurwa 200 kawałków kurwa o niczym, kurwa, no bez kurwa jakiej kurwa, wiesz, w sumie się rymowały, no, a mogę ci napisać kurwa jeden o niczym, który kurwa będzie o niczym, ale kurwa będzie tak bardzo o czym, że wiesz, że, wiesz o co chodzi, no. Jak nie ma pasji, to kurwa to słychać od razu. U każdego rapera to słyszysz kurwa, jak czy on kurwa się jara rapem, czy on kurwa musiał nagrać zwrotkę, bo kurwa wytwórnia mu kazała, czy rata kredytu się zbliżała, czy kurwa no chuj wie, no. No, już tak to wygląda. A jak już tam mówisz kurwa, ty to weź pani, ale jak to tak teraz nagrywamy? No dawaj kurwa, ty no, zajebisty kurwa pomysł na beat, Michu zrobi kurwa kawałek. Ale jak to tak kawałek będziemy robić od razu, to... Aha, no, dobra. Ten wątek pojawił się też w biografii Ostrego, nie? Na twój temat, gdzie wspomina właśnie w fragmencie na swój temat właśnie i wspomina waszą wspólną nagrywkę, kiedy właśnie on mówi o tym, że zanim on zaczął pisać pierwszy wers, to już miałeś skończoną zwrotkę, kiedy siedzieliście i nagrywaliście wtedy ten kawałek razem. No tak, ale to wiesz, to też tak było i jakby też przez długi czas miałem nieskrywaną, kurwa, czułem dumę z tego, że wiem, gościu wchodzi, kurwa, pisze zwrotkę, wychodzi, nie? I faktycznie tak było. A teraz na przykład tak nie jest. Ponieważ jak weźmiesz, kurwa, zwrotkę z okresem 2004-2019, no to kurwa jednak jak ją napiszesz na kartce, no to widzisz, że ta konstrukcja jest, kurwa, bardziej wysublimowana i tam, wiesz, to nie jest tak, że ostatni wyraz z ostatnim rymuje, tak? Ja tam nie jestem jakimś też teoretykiem, ale kurwa czasami tam są wyrazy, które się nie rymują, ale przez to to bardziej płynie, nie? I bardzo zacząłem przykładać do tego uwagę i teraz kawałki piszę to trochę dłużej. Ale to zawsze jednym się kieruje. Albo piszę kawałek i go napiszę, albo kurwa piszę, nie idzie i zestawiam. Rozumiesz? Nie ma, że tam o to sobie dopiszę. Jutro albo pójdź, albo w studiu, kurwa, i tam masz te takie, kurwa, w polskiej napisy, najlepsze te niedopiski. Najbardziej lubię w ulicznych kawałkach, kiedy tam ostatnia czwórka nie weszła i tam powtarza ten ostatni wers, kurwa, 3 razy, żeby tam się, wiesz, co chodzi. A ja bardzo się zacząłem tego przykładać. Ale dlaczego? Ponieważ mnie to jara, stary, i jakby, no, kurwa, muszę przesuwać te granice, jakby, no, muszę zwiększać pole tej zajawki, tak, no, bo jakby... Jak już opanuję na danym poletku tą sztukę, powiedzmy, no to kurwa muszę robić coś dalej, żeby mnie to dalej nakręcało, no bo to tak działa, no. Więc zacząłem się bardziej przykładać do konstrukcji zwrotek i jakby, no też kurwa, myślę, że to już moi fani zauważyli wcześniej, a teraz więcej zauważyli, że ja nie nagrywam kawałków o niczym. Nie ma kawałka, kurwa, który jest o niczym. Jedyny taki na tej płycie, można powiedzieć, że jest boat ever. Tylko, że on jest na patencie cały, nie? W rapie masz albo kawałek o czymś, albo na patencie.
Nie ma kawałków, kurwa, o niczym. Był taki, chyba w ostatnich dniach, co powiedział, że kawałki o niczym byłyby lepsze niż ta płyta. Nie wiem, czy też ten wątek pamiętasz, gdzieś tam z Dioksem coś takiego chyba gdzieś tam padło. No coś tam było odnośnie na kawałków ogólnie, ale też nie pamiętam, jak a to tak, za... Tak, a co Dioks tam pisał? No to tak, no. Nie no, to ale to Dioks napisał, że nie słuchał tej płyty, no to nie mamy o czym rozmawiać. No. Ja nie czytałem, co napisał Dioks, no bo wiesz, mam o czym rozmawiać. No, to co mam czytać, co powiedział Dioks o płycie, której nie słuchał, no kurwa. Jego zdanie, jego opinia, pozdrawiam Patryk, baw się dobrze, no, super, no. Zapewniam, że na tej płycie nie ma kawałków o niczym, nikt nikogo nie wyzywa od frajerów i są kawałki o miłości, bo tam było coś napisane tam z miłością. A propos kawałków o miłości, w takiej czy innej, padło też takie pytanie od tutaj fanów, czy trudniej, jeśli chodzi o... Bo teraz sobie przypomniałem, tak nawiązać chciałem do już tej... Temat Patryka poruszyliśmy. Chciałem tylko przypomnieć, że mamy czerwiec już prawie, nie? Lip, maj. Patryka płyta wychodziła w lipcu, rok temu. I wysłał ją z tłoczni, bo był błąd w poligrafii. Myślisz, że można naprawić błąd w poligrafii 11 miesięcy? Jest to możliwe. No właśnie, z chęcią posłucham. Dziękuję. Było to takie pytanie od fanów odnośnie uczuć miłości, z czym trudniej z przeszłości było się rozliczyć, czy z wątkami z hospicją, czy z Café Obelga? Jedno i drugie jest równie bolesne. Znaczy, bo to wiesz, no, stary, albo będziemy szczerzy, kurwa, albo nie będziemy, no jakby, tak jak ci powiedziałem wcześniej, ta płyta i generalnie takie podejście, to kurwa, albo wiesz, albo mówimy sobie prawdę, albo kurwa, gadamy głupoty, kurwa, jest też fajnie, nie? A tutaj wszystko miało być, kurwa, tak jak jest, szczerze i tak dalej. Zamykam pewne rzeczy w swoim życiu i jeden i drugi kawałek był potrzebny, no. Jeden i drugi jest bolesny w jakiś tam sposób i pisząc, kurwa, kiedyś na Instagramie, że będzie bolało, jak myślisz, który kawałek miałem na myśli? Ten czy ten? Bo pisałem, kurwa, jeden z... Café Obelga. Widzisz? I kurwa, napisałem to, ale kurwa, z posta na Instagramie o kawałku Café Obelga i generalnie o przekazie tym, wiesz, szczerze, będzie bolało też. Wtedy rozlicza scenę. Ani razu nie powiedziałem, że tak będzie. I jakby w pewnym momencie zorientowałem się, że sam jestem w sytuacji, że kurwa ja tą scenę mam rozliczać w tej płycie, kurwa, ja nic takiego nie mówiłem. Hello, kurwa, nie? Więc nie to, że wyszedłem naprzeciw oczekiwaniom, ale... Nie wiem, już to w głowie jakby sam zostałem, wiesz, zafokusowany na to, nie? To bolesne. Było też w tych, żeby nie zapomnieć o tych ludziach, którzy zadawali pytania, było też kilka takich stricte muzycznych wątków, na przykład Tedy jako producent. Czy coś jeszcze się w ogóle dzieje? Produkujesz jeszcze bity? Bo powiedziałeś, że gdybyś sam miał zrobić ze sobą płytę, to trwałoby to 2 lata, ale no. Zdarza ci się produkować? Nie, znaczy nie zdarza mi się. Jakiś tam, nie wiem, no tak jak... Jak wróciłem z Mauryt... no to musiało być w październiku, listopadzie, to coś tam zacząłem sobie dłubać, nie? Ale że ja mam Macintosha i kurwa, a całe życie robiłem na IBM-ie, znaczy wiesz, na PC-cie. I tak jak zresztą jak ich chłodzą nas też połączyło w ACG-ie, nie? A ACD-a nie ma kurwa na Maca. Kurwa, to Cubase kurwa nie ma tych... Znaczy, generalnie ma takie funkcje jak ten ACD, kurwa, ale nie tak prosto to jest przejrzyste. Jakby tak intuicyjnie, że już to, wiesz, mam w sobie i wiem, jak to działa. Fruity Loops mnie, kurwa, irytuje. Mam go, kurwa, ale mnie irytuje. I sobie powiedziałem, że, kurwa, wiesz, to... Miał dużo czasu i chciał to zrobić, poświęcić ten czas na to, żeby wrócić do produkowania, to właśnie sobie pomyślałem, że 2 lata by mi zajęło od zaczęcia do momentu, że będę nagrywał na swoich bitach, nie? Ale tak, to kurwa myślę, że jestem w stanie rozegrać tylko ostatnią płytę, no. Nie mam tej potrzeby po prostu, po co mam robić tej rzeczy, jak my z Michem mówimy rzeczy świetne i nie zamierzamy tego zmieniać. Kolejne muzyczne pytanie, które było, to pytanie to się chyba cyklicznie pojawia, czyli DJ Buch. Będzie, czy nie będzie, czy będzie w tym roku? Słuchaj, to są rzeczy, no parę minut temu ci powiedziałem, no liczyłem, że pojadę na wakacje na tydzień, sobie kurwa mixtape'ik napiszę, nie? I tam był DJ Buch, no ale
No nie chcą się bawić w hip-hop, no to co ja ci poradzę. Nie mówię, że nie będzie, może będzie. Wiesz, tak naprawdę zajebistym DJ-em Buchem byłyby te wszystkie wersje demo tych kawałków, no bo one są, kurwa, wiesz, nagrane na amerykańskich bitach i mogłoby być, wiesz. Rozważałem coś tego opcję, tylko to jest też tak, wiesz, to jest tak z tymi snippetami, że jak puściłem fragment, kurwa, jakiegoś kawałka i potem on na płycie jest inny, to kurwa nie, bo tam to było lepsze. Gdy słyszałeś 5 sekund, tam 10, kurwa, to było lepsze, nie? Bo 60 sekund, bo się przyzwyczaił swój mózg do tego, no i kurwa już wypiera, no. I że tamto, to jest oryginał, a to już jest, kurwa, nie ten, nie? Więc... DJ Buch, kurwa, musi przyjść z zaskoczenia. Po prostu, wiesz, jep, wyszło, nara, cześć. Ale z naszej rozmowy wynika właśnie, że może po prostu jest tak, że no, nie ma potrzeby tego DJ Bucha, albo nie ma już może trochę dla niego miejsca. Co, myślę, żeby się znalazło, tylko kurwa, wiesz to, no trudno dać kurwa gratisy do gratisu, nie? No kurwa, mordo, no. Bo przypomnę, że jak wyszedł Hans Zimmer, to ja wytłoczyłem te płyty i je rozdawałem za darmo, nie? Ponieważ taki był mój pomysł, kurwa, na rap prosperity. Gratisy do gratisu byłoby ciężko. No mówię, no tak się zastanawiałem właśnie, czy po prostu nie jest tak, że wiesz, że ten Bóg w momencie, kiedy mając świadomość, że pewnie nikt na nic by i tak nie odpowiedział i na nic nie zareagował, czy po prostu nie jest taką frajdą. To też nie chodzi, wiesz co, to przecież ten Hans Zimmer, tam nie było jakichś obrażeń kogoś i jakichś takich rzeczy. A zajebiste kawałki były. Tylko wiesz, akurat Hans Zimmer jest nagrany w studiu już. I DJ Buch, wolumin czwarty, ten pierdolę was chyba, nie? Czwarty, czy tam któryś. Też byłem robiony w studiu na Bobrowieckiej. Tak naprawdę te DJ Buchy pierwsze i ta zajawka wzięła się z nagrywania w domu. I jak nagrywałem tam w domu, to była, wiesz, w taki dzień ten gołek, nie? Z tym śpiewał. No przecież serio, wstałem rano, w gaciach go nagrałem, kurwa, po przebudzeniu. I tutaj, kurwa, wchodzimy z... Mam sprzęt do nagrywania w domu, ale nie mam go w domu. I kiedy go, kurwa, przywiozę do domu, to wy tego, kurwa, nie chcecie, żebym ja to zrobił. Bo, kurwa, bo przez chwilę, jak go miałem w domu, a go wywiozłem gdzie indziej, no to, kurwa, miałem właśnie tą akcję, że, kurwa, patrzyłem się przez okno, mówię, zaraz, włączamy i nagrywamy. I sobie nagrywałem gdzieś tam ósemkę jakąś, kurwa, czy jakiś freestyle, ten Mamro Trap freestyle. Zapisywałem sobie, wiesz, w ten sposób pomysły i tak samo te DJ Buchy powstawały, że wiesz, no miałem potrzebę coś tam nagrać i to rosło do kawałka, więc jak będę miał ten sprzęt w domu, to kurwa, też ten DJ Buch musiałby być taki i to byłoby zajebiste i tak to tylko rozważam, że nikt o tym nie będzie wiedział, łącznie z moimi kolegami, tylko przyjdę do Miku, mógłbyś mi tej wokale, kurwa, nie, wokale, wiesz, do bitu przymiksować i wszystko, nie, to będzie miało sens. A tak, wiesz, no, to jakby też, to tak jak powiedziałem, nie? Trochę inaczej przy teraz kawałki, jakby to czasowo też inaczej wygląda, bo to nie jest już, wiesz, 20 minut, tylko tam są 2 godziny, się zdarzy, że no, więcej, wiesz, bo szukam rymu do kolego i kurwa nie mogę znaleźć, więc wiesz, a te DJ Buchy, to one takie były bardziej, wiesz, no naprawdę na spontanie, nie? Tak. Te DJ Buchy to takie freestyle amerykańskie, czyli amerykański freestyle, czyli napisał w studiu jest freestyle, nie? No, freestyle na kolanie. No, freestyle na kolanie, no to takie były DJ Buchy, więc nie wykluczam, że coś takiego się może zdarzyć, ale to będzie zaskoczenie się dobycia. To w tej kawalerce we Wrocławiu musisz ten sprzęt zrobić i tutaj to nagrać. No właśnie, kurwa, to wiesz to. Kurwa, i kupuj, ale to dobre pomysły masz. Nie, no tak. Ty, ale mam nawet taki zestaw, kurwa, do nagrywania na wyjazdach już. Naprawdę. Znaczy nie profesjonalny, tylko tej totalnie na przypale. Tej, kurwa, dostałem mikrofon od Olka, gdzieś na jakichś targach był, kurwa, mi chiński mikrofon. Wygląda zajebiście, złoty w futerale, kurwa. I możesz się nim łączyć, kurwa, stary, z radiem. Stara częstotliwość i w radiu cię słychać, nie? No i on ma wejście i wyjście. No i mam już, kurwa, tutaj, wiesz, idzie iPodzik do niego, tutaj słuchaczki. I na wyjeździe już mogę sobie kawałek w wersji demo teraz nagrać od razu, bo to też jest ważne, wiesz, jak jesteś, tak jak ja byłem, wiesz, na wakacjach 10 dni, no i kurwa, sobie to wszystko tam, wiesz, piszę i zapisuję, co było do którego bitu i wiesz, że to
nie zgubić tego, kurwa, flow, no to jednak gdzieś tam ufruwa, nie? Bo jak trzy kawałki później jesteś, to ten sprzed trzech dni, to już tak nie do końca pamiętasz, jak to tam melodia była i tak dalej. I ważne jest właśnie to, żeby nagrać taką wersję, dlatego na dyktafonie dużo nagrywałem sobie, wiesz, fragment, tylko żeby było zachowane, jak to mniej więcej miało iść, nie? Taka przekminka. Ale powiedziałeś właśnie o tym, że dużo tych szkiców, które powstawały, kawałków, że wiesz, potem nie wchodzą, nie są mieszane, czy ty w ogóle do nich wracasz? Czy ktoś został na etapie szkicu, to już nie ma szans, żebyś jeszcze coś z tym robił? Nie wracam, znaczy wiesz co, inaczej, jak wpiszę kawałek i na przykład napiszę zwrotkę i napiszę drugiej, to już to nie wracam do tego, zostawiam to. I na przykład mam taki kawałek, który na tą płytę napisałem powiedzmy półtorej zwrotki i to było jakoś tak, że już musiałem wracać, coś. I potem już kurwa tego nie wróciłem i nie nagrałem tego w wersji demo, wiesz, już w Warszawie. Jeden na przykład, kurwa, to muszę dowiedzieć, sorry. Bo kawałek Ryj, na przykład, nie? Napisałem po tym, jak drugi raz przesłuchałem płytę, kurwa, 25 godzin, po prostu już mnie roznosiło, nie? Bo kurwa, ilość, kurwa, paradoksów na tej płycie i ilość, kurwa, na przykład tam jest, kurwa, nazwijmy Łakiem, nie? No popie, no. To można? Można. Nazwijmy Łakiem. I poszedłem się przejść po mieście, tej slumsy, słuchałem, kurwa, tej płyty i wróciłem, mówię, nie, no muszę pisać. I stary, i napisałem ten Ryj, a wieczorem, to było popołudniu, a wieczorem siedziałem sobie na tarasie, tak na parterze taras, wiesz, przy basenie. I stary, napisałem kawałek, który, kurwa, nawet zacząłem nagrywać i w połowie nagrywania drugiej zwrotki powiedziałem, panowie, koniec, ten kawałek w ogóle nie istnieje. Stary, pod wpływem tych 25 godzin napisałem kawałek flowem Rychapej, nie? No kurwa, Kałasznikow Rychapej, no stary, no identyczny flow zrobiłem, no. I podświadomie, nie? I ja też siedzę w tym studiu, też nagrywam to. Jeszcze kawałek był taki, kurwa, nieofensywny, kurwa, wiesz, o życiu, kurwa, wiesz, że lubię sobie sam wyjeżdżać, kurwa, to nazywa się All Inclusive, nie? Chłopie, ja usłyszałem, kurwa, że jestem Rychem Peją w tym kawałku. Mówię, panowie, dziękuję, skończyliśmy na dzisiaj, kurwa, zapomnijmy o tym, nie? I wiesz, i ten kawałek nie wszedł, nie? I tam są jeszcze takie, wiesz, co nie wszedł, bo nie zrobiliśmy bitu, bo nie mówiliśmy, a był bardzo ważny bit, jakby... Bit w tym kawałku był bardzo ważny, bo kawałek był, no to nie mogę powiedzieć, że był kawałek, ale to był bardzo ofensywny. I były ksywki. Dużo. A właśnie co do kawałka, co do Ryj, nie? I tego refrenu. Nie uważasz, że wspominanie w ogóle o kawałkach, o takich postaciach, jak właśnie pani od Ryj, to jednak jest, wiesz, tak naprawdę tylko promowanie jej i sprawianie, że ludzie o niej nie zapominają? Znaczy, to w kawałku tylko tyle o niej wspominał, nie? A w Ryj jest tylko użyta w refrenie i to wiesz, nie ona, bo to jest nie jej głos, żeby nas nie zaskakujesz. Natomiast, no kurwa, czy myślisz, że nie wspominając, kurwa, jakiejś tępej dzidzie, która, kurwa, się o mnie wypowiada, która mnie, kurwa, widziała, no, może ona mi widziała na oczy, raz mnie na pewno widziała, no więcej też, bo w klipie przecież jest w pierwszym rzędzie wyjebane, nie? Stary, ja nigdy z Martą Linkiewicz nie rozmawiałem, nigdy w życiu. I to teraz zobacz, kurwa, ile razy ona się wypowiada na mój temat w ciągu ostatniego roku, kurwa. Cały czas mi dzieciaki to posyłają, kurwa. Jakieś, kurwa, ona coś o mnie mówi. Kurwa, obraża mnie, chuj, nie? Dobra. Czy nie wspominając o Marcie Linkiewicz, która mnie obraża. Nie robię jej promocji dziewczynie, która ma drugie Insta Story w Polewandowskim, kurwa, chłopie, w Polsce. Chłopie, pomyślcie sobie, ludzie, że ktoś na poważnie jest jej fanem, nie? Bo ja rozumiem, że zaglądasz jak bonusa BGC z pizdą. Dobra, no to jest kurwa beka, kurwa debilka, okej. Okay. Ale stary, ona ma fanów, kurwa, którzy ją lubią. Którzy się jarają tym, że ona pierdalała gałę, kurwa, Murzynowi w autokarze i kurwa to jest powód do dumy, nie? Chłopie, no. No oczywiście, że mogę o tym nie nagrać, no, ale kurwa i to nic nie zmieni, bo i tak wszyscy wiedzą, kim ten, kurwa, przyklas jest, no. Stary, a kawałek jest, kurwa, jakby... Konkretnie to tak samo jak Hacera tam wspominam, który jest z Wrocławia, no my mamy, którego nikt nie zna, no. I ktoś mi mówi, że czemu nie uważasz, że nie powinieneś mu o nim wspominać, kurwa, i mu robić reklamy. Ja mówię, kurwa, ja nie robię mu reklamy. Jeżeli ktoś sprawdzi, kto to jest HCR, to będzie wiedział, kurwa, jedna osoba będzie świadoma, kurwa, że nigdy więcej, kurwa, nie sprawdzaj, kto to jest HCR, kurwa, no głupio, no przecież.
to jest mój rap, kurwa, i moja rzeczywistość. W kawałku tylko tyle musiałem wspomnieć o tych, którzy o mnie mówią, a mnie nie znają. I jedno... Mój rap i moja rzeczywistość, znowu się zmieniasz. No, specjalnie to powiedział. Więc jakby to taki był taki chyba koncepcja, no. A, wiesz. Czy to jest ten zasadzie, kurwa, jak kurwa ten mój ukochany, kurwa, mózg, kurwa, łeb, kurwa, z podcastu Flintstone. Że ja nagrywam kawałki, kurwa, jakichś rzeczach z przeszłości, kurwa. Nikogo to nie obchodzi, bo to było we wrześniu. Kurwa. A zaraz ci propsuję jakiegoś, kurwa, barana z jednego kawałek, kurwa, o powstaniu styczniowym. No, w przenośni mówię, nie? To powstanie styczniowe było, kurwa, chyba nie we wrześniu, nie? I co możesz sobie nagrywać, kurwa, o czymś, co było 200 lat temu, kurwa, czy tam 150, a kurwa, a tym, co było rok temu, to już nie możesz? To ja ustalam, kurwa, o czym ja nagrywam, bo do czego zmierzam? Zaraz by było, dobra, to ja nie nagrałem, kurwa, kawałka, gdzie wspomniałem Marcie Linkiewicz, ale zaraz jakiś, kurwa, na hajpie, kurwa, intelektualny raper, bo to musi być, wiadomo, jakaś, kurwa, hipsterzyna intelektualna, genialnie on to ujął, że on wspomniał o Marcinie, to genialne, ja bym sobie siedział, kurwa, ja tego nie zrobiłem, jakiś baran to zrobił, nie? Stary, ja idę na żywo, kurwa, komuś się nie poda, wypierdalaj, kurwa, ja miałem taką potrzebę i już. Myślę, że nie robię Marcin Linkiewicz reklamy. Chyba, że tym wywiadem. Wspominałeś już kilka razy o tym, że właśnie, że rozliczyłeś w przyszłości, co, Karmagedon wyznaczył, gdy już wiele osób pyta, czy to wiesz, czy to gdzieś może być koniec powoli kariery, to tak naprawdę ty szczerze mówisz, że otwierasz nowy etap. Ja, tak, no ja chciałem zamówić tutaj pewne rzeczy, no bo kurwa tak, no już kurwa, jeżeli żaden z tych delikwentów tam się nie odniósł, pewno nie odniesie, no to jakby do tych tematów nie mam co wracać, no to co mam wracać, jakby temat, wtedy zamykam temat, kurwa, Richelieu, Kino Atlantik, kurwa, bo też tu miałem potrzebę nagrania kawałka, kurwa, o sytuacji, która jest, kurwa, stary przemilczana, bo to mnie to wkurwia, chłopie, bo jak słucham o tych, kurwa, zasadach, tych wszystkich pierdolenia, kurwa, i kurwa, ja mówię w wywiadzie, że kurwa, przed gościu na solo w 13, na solo, jeszcze raz, na solo w 13, no to chłopie, kurwa, to jak ja bym był, kurwa, człowiekiem zasad, to kurwa, bym koledze wypierdolił liścia, kurwa, więc to ty, kurwa, odpierdalasz, chłopie, kichę nam przynosisz, kurwa, wejdziesz w 13 do gościa na solo, no kurwa, chłopie, jesteś, kurwa, księciem, kurwa, Jeżyc, kurwa, z ulicy, no to kurwa masz jaja, idziesz sam, kurwa, bęk, kurwa, ring z plecaków, napierdolisz grubasa, jest ekstra, nie? Tam nikt nie powiedział, dobra, Rysiek, to my tutaj, kurwa, obstawiamy, a wy to za... Nic! Rozumiesz, to nie było tej sytuacji, nie? To chłopie, to mnie to po prostu wkurwia, bo ja żyję w tym świecie, kurwa, jakby współtworzę tą kulturę i, kurwa, jestem w sytuacji, kiedy, kurwa, wypieramy, kurwa, rzeczywistość, nie? No to musiałem o tym nagrać, stary, no bo jeżeli po tamtym nie było, kurwa, znaczy jakby nic to nie wniosło, no bo super, nie? Zdjęcia z Rysiem, kurwa, prawdziwa, kurwa, ulica. No stary, no, prawdziwa ulica to chyba nie robi tej rzeczy, nie? Czy mi się wydaje, no stąd jest ten cały background, tych dwie pierwsze zwrotki, no bo stary, no, w latach 90. spędzałem czas na podwórku, no byli koledzy, którzy, kurwa, chodzili z takimi złotymi kajdanami, kurwa, i podjeżdżali BMW czarnymi, kurwa, które wtedy były, nie wiem, jak dzisiaj byś przyjechał, kurwa, nie wiem, Rolls Royce'em, kurwa. I wszyscy wiedzieli, co ci chłopacy robią i wszyscy byśmy obezrani, kurwa, dzień dobry, proszę pana, tak, proszę pana, całe nóżki, proszę pana, a jak ci, kurwa, podał rękę po 5 latach, taki, to by chłopie, kurwa, byłeś, wow, status, wiesz, ci wzrósł, nie, i kurwa, i jakby obserwując ten świat, kurwa, no widziałem pewne mechanizmy, kurwa, jak to działa, no to nie było solo w 13, nie widziałem solo w 13, nie, rozumiesz, i kurwa, i to był ten kawałek, no dobra, ale nagrałem ten kawałek już, kurwa, i zamykam temat, no, koniec, więc raczej nie będę powracał już do tego tematu, no, wątek z numerem też zamknąłem, oczywiście są inne wątki, które mogę sobie poruszać i będę je poruszał, ale jakby nie dotyczące już tych sytuacji, nie, więc jakby Karmagedon nie jest, nie jest jakby, wiesz, odcięciem się od czegoś, tylko zamknięciem pewnych spraw i to też wiesz, wpływa na mnie jakoś tak, no, kojąco, nie? Że, no, wiesz, czasami się mówi, że musi coś się wyrzucić, nie? Wiele osób mi to napisało, które mnie znają, że kurwa zajebiste, bo tak szczerze, kurwa, ja tak na tej płycie wszystko, mówisz, no bo kurwa, bo uważam, tak trzeba robić, no. I tą płytą, i ta płyta, tą płytę przede wszystkim, kurwa, tą płytą kupuje ludzi szczerością, kurwa, nie? Wiesz, o co chodzi. Ona, tam nie ma nic wymyślonego, kurwa, no, że nigdy nie było, ale no to jest już tak, wiesz, no. Też jest na maksa uproszczony styl. Nie wiem, czy zauważyłeś.
coś takiego. Ja specjalnie na maksa starałem się nie przekombinować, tak? Wiesz, że jak teraz posłuchałem sobie na przykład parę dni temu płyty Vanilla Ice i to już przed premierą, tak? Żeby znaleźć, wiesz, jakieś wspólne elementy, tak są notesy, posłuchałem dwójki. No to chłopie, no to tam mam takie momenty, że aż sam, wiesz, słuchając się zdziwiłem, kurwa, no, tam ekwilibrystyka już jest dobra, bo tam, nie wiem, mam takie tendencje do jakiegoś takiego słowotwórstwa czy łączenia wyrazów, co kurwa stary, niestety, to jest bolesne naprawdę, jak czytałem kurwa, bo potem gadałem z ludźmi, czytałem, że tam kurwa w którymś kawałku, nie rozumiem, co on tam rapuje, nie? Mówię, jak to rozumiesz, nie? No nie rozumiem, no i ja mówię, dobra, no poczekaj. I zaczynam ten tekst czytać. I jak zacząłem czytać, to jak kiedyś sitka tekst przeczytałem normalnie, to nagle kurwa mówię, ej, zaraz, dobra, o, okej, dobra, bo tam jest to. Ale jak to jest, wiesz, wplecione w muzykę i jeszcze tam te zawiasy wszystkie porobane, to stanie faktycznie można się nie zorientować, o czym tam pan raper nawija, nie? Więc tutaj specjalnie starałem się uprosić to. Zrezygnowałem z tych różnych tam, wiesz, tej ekwilibrystyki słownej. To było prostsze i kurwa zauważ, nikt nie pisze, że coś nie zrozumiałem. Wszystko jest kurwa, nagle jest czytelne, kurwa. Nie seplenie nigdzie, wszystko jest kurwa, wszystko można zrozumieć, nie? Ale tam, wiesz, się pojawiały wyrazy jeszcze już z angielskiego, to okej, okay, ale jak się pojawił z innych języków, to już to schody straszne, nie? No bo to kurwa, hello, o czym mówisz? Dobrze, że jest rabdzinie. No kurwa. I właśnie dobrze, że jest Rap Genius, tylko ja tam nie wchodzę, nie? Bo wiem, że jak ja wejdę w ten Rap Genius, kurwa, i przeczytam interpretację swojego kawałka, to się tak wkurwię, że będę siedział, kurwa, dzień i noc, wszystkie będę opisywał, nie? I tego chcę uniknąć, bo kurwa mam ich dużo i to strasznie dużo roboty. Tylko teraz zadbałem, żeby były nasze teksty, wiesz, od razu dostarczone, a nie, że ktoś się spisze do słuchu, bo to też, kurwa, jest straszne, jak ktoś się spisze i, kurwa, czytasz, mówisz, kurwa, no nie wierzę, nie? Więc zadbałem o to, żeby one były. I specjalnie niech, już myślałem właśnie o tym, kurwa, wejdź, zobacz, co oni, jakby to wy nie wchodź tam, Jacek, kurwa, jak cię szlak trafi, będziesz siedział, kurwa, pisanie na komputerze nie jest moim hobby, nie? Będziesz siedział i tą, kurwa, no pierdolą tłumaczenia, nie? Żeby, wiesz, całkowiem, wtedy, wiesz, Linka Policja to tłumaczył, to trochę miałbym roboty. Dużo masz jeszcze tych wątków do zamknięcia, które mogą być zamknięte na kolejnej płycie, czy na ten moment wyczerpałeś? Jak się mówi, no... Mam dużo wrażliwych tematów, mam dużo obserwacji ze świata, kurwa, w którym żyję. Tematów mam w chuj i jakby pomysłów mam w chuj. Ja chcę powiedzieć na początku, ja mam serio tej, kurwa, w notatkach, ja ci pokażę. W notatkach mam, kurwa, zobacz. Kurczę. Są same, kurwa, patenty na kawałki, widzisz? Te z kropeczkami to są z Karamagedonu nagrane, a są same, kurwa, patenty na kawałki, z czerwonymi to jest Mauritius, z zielonymi, kurwa, i wiesz, mam taką bazę danych, jakby mi się, wiesz, nie miał pomysłu i musiał, to... To jest. Szukam, o dobra, ten jest lepszy, a to miał być tak, dobra. I jakby mam tutaj punkt zaczepienia, nie? Ale tak ci powiedziałem, nie sięgnąłem do nich, bo myślałem, że to następny, więc... Nie mogę ci powiedzieć, czy następna płyta będzie taka, czy taka, kurwa, wiesz, to miało być poważniej po 20, ale tu już 19 jest całkiem poważnie. Wiesz, no na pewno nie będzie jakieś tam, wiesz, bajabongo, bo to mi się też jakieś to znudziło. Jeden kawałek taki, wiesz, zabawowy zrobić na 18 jest okej, okay, ale więcej nie, natomiast to wszystko jest, kurwa, we mnie i jeszcze będzie, wiesz, nie jedna erupcja tego. Tak, powoli kończąc, odchodząc od płyty, to jedno z pytań, które też padło, że dawno nie polecałeś żadnego filmu klasy Z. Czy coś w ostatnim czasie oglądałeś? Właśnie ostatnio, kurde, trochę z filmami dałem dupy, jeszcze powiedziawszy. Ale jeżeli chodzi o film GZ, obejrzałem pierwsze 3 sezony serialu Lombard, gdzie pozostaw, polecam. O, Buczkowski to jest wielki aktor. O, nawet, że dzieło powstaje we Wrocławiu, to nawet wiem, gdzie kręcą, tak chciałem sobie zdjęcie zrobić tam. Znaczy Filipa nam mówi, żebyśmy tam pojechali. Więc bardziej oglądałem z klasy Z serial Życie pod zastaw Lombard. Natomiast ostatnio powróciłem do genialnego filmu i to mogę każdemu polecić. Tytuł niech was nie zwiedzie, bo to tylko przypadek. Ricky Och. Nie wiem, znasz ten film? Ricky pisałem R-I-K i Och, o, samo H. To jest chyba koreański film albo z Hongkongu. Z 80-tych lat. Film karate. O, czy karate, to już opowiem.
gościu idzie do więzienia, niesłusznie oczywiście osadzony. Jest, wiesz, w więzieniu jest zły naczelnik, lokalny gang tych. No i chłopie, przebijanie kurwa na wylot pod prysznicem, kurwa walka, przebijanie gościa na wylot pięścią, no wszystko, nie? Wszystko to, czego nie chcę zobaczyć w kinie, to masz w tym jednym. Ricky, och, polecam. Bo są też animacje, ale musi być, wiesz, fabularne. Świetne dzieło. To co, myślę, że wyczerpaliśmy na ten moment temat. Myślisz, że będą, mieli wystarczająco na najbliższe 3 miesiące, kiedy nie będzie wywiadu? No nie wiem, no ja tak powiedziałem, że ja nie chcę robić innych wywiadów przez 3 miesiące, tylko ten z tobą zrobimy, bo Rawisz niestety no jest więźniem CGM-u. A innym jakoś tak kurwa nie ten, więc nie chcę. Jeżeli będzie się wam brakowało, to może przy okazji urodzin, to jest taka ładna okoliczność. Możemy sobie porozmawiać. Mogę o urodzinach jeszcze powiedzieć, bo to w poniedziałek będzie leciało, tak? Tak. Nie wiem, czy będzie w poniedziałek to ogłaszać. Jeszcze nie. Teraz urodziny będą w Mielnie. A to już chyba się pojawiło wydarzenie, nie? Tak? Ale nie pojawiło się, jak to będzie. Tak, bo chyba tylko, że 25 lipca Mielno. A, widzisz. No widzisz. Pojawiło się wydarzenie, ale będzie to piątek, sobota, niedziela. I będę grał codziennie. Czyli jeżeli nie możesz przyjechać w piątek, to przyjedziesz w sobotę. A jeżeli nie możesz w sobotę i piątek, przyjedziesz w niedzielę. A rozumiesz. Czy możesz sobie kupić bilet na jeden dzień, kupić na 3 dni, bo każdego dnia poza mną będą grali inni ludzie, nie? A ty będziesz grał to samo, czy... Ja będę grał codziennie na pewno, no nie do końca to samo. Chociaż wiesz, no, zawsze ten program mam jakiś ustalony, element jakiś tam dowolności pewno będzie. Tylko, że każdego dnia będą inni goście grali, nie? Nie mogę powiedzieć chyba jeszcze kto, ale będzie atrakcyjnie. Będzie to, bo skąd się wzięło to? W zeszłym roku była impreza, ostatnio miałem na ten, ale chcieliśmy zrobić takie ostatnie prawdziwe. No władze się zmieniły, wiesz. Nie da się stadionu wynająć. No nic się w sumie nie da. Jest jeden lokal, w którym to możemy zrobić, dlatego będzie 3 dni, bo mieści tam 800 osób. I ma duże zewnętrze tak zwane. Żeby było, dużo osób się zmieściło przez 3 dni, no będziemy 3 dni zrobić. No i to będzie naprawdę ostatnie, finalne Mielno, ponieważ no... Atmosfera w mieście jest już taka wybitnie, nie taka jakbyśmy chcieli, żeby była. Więc zapraszam serdecznie. Jak ciebie tam nie będzie, to się obrażę. Ciebie też. Planujemy być. Ona jeszcze nie wie, ja już wiem, planujemy być. To co, to dzięki za rozmowę i co, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Polecam wszystkim płytę Carmageddon oraz powrót do poprzednich płyt. Bo niektórzy nie słyszeli na przykład, to jest świetne. Serio dostałem na przykład wiadomości, przepraszam, nie? Naprawdę, kurwa, co, najpierw się tego śmiałem, że tak, z maila może założę przepraszam, wielkiego, no. Chłopie dostałem te wiadomości, że aż mi głupio, no zacząłem odpisywać, nie? Sorry, Jacek, wątpiłem w ciebie, kurwa, mordo, kurwa, no ta płyta to rozpierdala, ale wiesz co, posłuchałem tych trzech poprzednich, to kurwa, no to naprawdę zajebiste, jak się tak wsłuchać, nie? Więc posłuchajcie sobie może naszych poprzednich płyt, zanim będzie reedycja na testu 2 we wrześniu, które też polecam. Dzięki. Dziękuję bardzo.